Aktor nie chciał walczyć z Filipem Heiserem. Teraz ma dla niego radę. Filip Heiser szykuje się właśnie do swojej pierwszej walki na famę MMA. Nie tak dawno na podobny ruch zdecydował się Sebastian Fabiański. Aktor nie wspomina obecnie zbyt dobrze tego etapu w swoim życiu. Jest tam, gdzie ja byłem jakiś czas temu, powiedział o Heiserze. Filip Heiser, 39 lat. W ostatnim czasie zdecydowanie jest jednym z głównych bohaterów medialnych doniesień. Pod koniec maja goniec zarzucił mu, że nie wypłacił całości pieniędzy ze zbiórki, którą na rzecz chorego chłopca prowadziła jego fundacja. Później dziennikarz wszedł w medialny konflikt z YouTuberem Księżulem, za co spłynęła na niego duża fala niezbyt przyjemnych komentarzy. Wiele osób na jego miejscu z pewnością zrobiłoby sobie przerwę od publicznego życia. Jednak Filip dolał tylko oliwy do ognia, gdy ogłosił, że zawalczy w famę MMA. Przyznał przy tym, że po drugiej stronie ringu z chęcią zobaczyłby wspomnianego księżula. Internauci wytknęli mu, że jeszcze kilka miesięcy temu zapewniał, że nigdy nie weźmie udziału w tego typu walkach. Co się dzieje, to jest jakiś świat w świecie. Nie walczę. Daj mi spokój, jeszcze jakaś godność jest. Stwierdził w podcaście wojewódzki i kędzierski. Jak to mówią, tylko krowa nie zmienia zdania i dzisiaj Filip Heiser twierdzi już coś zupełnie innego. Nie ukrywa przy tym, że robi to dla pieniędzy. Ofertę walki z gwiazdorem miał otrzymać weteran frak fichtów, Sebastian Fabiański, 37 lat. O aktorze, który obecnie spełnia się jako muzyk, w swoim czasie również było głośno. On też brał udział w walkach dla pieniędzy. Okazuje się jednak, że wypchany portfel to nie wszystko. Kilka miesięcy temu aktor potwierdził, że nie pojawi się już więcej na ringu. W najnowszej rozmowie z żurnalistą opowiedział szczerze o tamtym etapie życia. Wyznał, że toczył wtedy nieustanne walki, nie tylko na ringu. W pewnym momencie nawiązał do Filipa Heisera. Mam nadzieję, że Filip Heiser zdoła zobaczyć kiedyś to, gdzie jest teraz. Bo uważam, że jest tam, gdzie ja byłem jakiś czas temu. Tylko, że ja bez narkotyków, stwierdził. Artysta nie za dobrze wspomina okresu walk. Uważa, że twórcy tych swoistych zawodów dla ruchu w internecie i promocji wycisnęli go jak cytrynę. Miał również zarobić o wiele mniej niż pisano w mediach. Co więcej, zrezygnował z połowy wynagrodzenia za ostatnią walkę. Dzisiaj uważa, że nie było warto. Tyle wychodzi z kontraktu, natomiast realnie, odejmując podatek, trenerów, wszystko, potrącenie, zarobiłem mniej niż bańkę na pewno. Nie było warto, przyznał Fabiański.